Kuba, dużo informacji na twój temat ostatnio wypłynęło w prasie, to prosto z mostu. To był twój mecz pożegnalny w barwach Pogoni? Nie, to nie był mój mecz pożegnalny w barwach Pogoni. A ile prawdy jest w tych spekulacjach, że interesują się tobą kluby i jest dosyć blisko tego, żebyś odszedł? Generalnie dowiedziałem się z internetu o tej informacji, więc dziennikarze wiedzą więcej ode mnie. Ale nie wykluczasz tego, że mógłbyś jeszcze odejść w tym okienku transferowym? No oczywiście, że nie wykluczam, ale twardo stąpam po ziemi i jestem zawodnikiem Pogoni Szczecin. Mam jeszcze dosyć długi kontrakt. To już na ten temat nie będę cię męczył. Przejdźmy do meczu z Krakowią. Fajnie jest wygrywać. Wiadomo, że punkty są najważniejsze, ale tego typu zdobyty punkt, w taki sposób wyrwany, to chyba najlepsze, co może spotkać drużynę, bo bardzo mocno umocni was tak naprawdę w waszej dobrej postawie w ostatnim czasie. Tak, no z przebiegu całego meczu chyba jednak musimy szanować ten punkt. Troszeczkę wiadomo, jest niedosyt, ale mieliśmy też furę szczęścia przy prowadzeniu Krakowi 1-0. Postawiliśmy, można powiedzieć, na jedną kartę. Dużo. Nie wszystko, ale dużo. I Krakowia miała swoje sytuacje z kontrataku. Na szczęście, szczęście nam troszeczkę pomogło. I nie straciliśmy bramki. Wszedł Dawid, strzelił wyrównał na 1-1 i no i jeden punkcik dopisujemy do swojego konta. Wróćmy jeszcze do straconej bramki. Z naszej perspektywy, z perspektywy trybun, trudno się było odnaleźć, co tam się stało. Jak ty to wyglądało? Jak ty to widziałeś? No, dostaliśmy prostopadłą piłkę i goniłem ją, mając jeszcze po lewej stronie zawodnika. Na ślizgu ją wybijałem. Gdzieś, spod ziemi wyrósł Mateusz Szczepaniak i strzelił bramkę. No, mogłem się lepiej zachować. Uraz Kamila Drygasa. Prawdopodobnie nie będzie on jakoś specjalnie poważny, ale chyba cieszycie się, że teraz jest ta przerwa reprezentacyjna i ci zawodnicy, którzy nie mogli do tej pory grać, plus Kamil Drygas, będą mogli się przygotować do następnych spotkań. Tak, tak, to prawda. Na pewno pomoże nam ta przerwa, bo dzisiaj czujemy i będziemy pewnie kilka dni czuli trudy tego spotkania. Daliśmy z siebie dzisiaj naprawdę dużo i szacunek dla chłopaków, że udało nam się wyrównać ten mecz. No, tak jak mówiłeś, zawodnicy będą mieli dłuższy okres na to, aby dojść do pełni sprawności. To chyba był taki ostatni dzień gorącego lata. To raczej dobra wiadomość dla was. No i jeszcze kilka dni, aby to słońce świeciło, bo mamy 3 dni wolnego, 2 dni wolnego, więc aby jeszcze słońce zaświeciło.